dzieci. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tradycyjną palmę wielkanocną oraz przybliżyć jej polską tradycję. Palma i zwyczaj święcenia palm w kościołach w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc jest to zwyczaj na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył jadąc na osiołku z uczniami na święto Paschy. Witany był przez tłumy ludzi rzucających na drogę gałązki oliwne oraz palmowe. W całej Polsce, w niedzielę palmową, we wszystkich kościołach, na każdym nabożeństwie święci się palmy, zaś po sumie, głównym nabożeństwie niedzielnym, odbywają się uroczyste procesje z palmami. Ja do swojej palmy wykorzystam wszystko to, co mogłam mieć w zasięgu swojego wzroku z okna, czyli forsycje, gałązki z żywopłotu, patyczki do uszu nici, sznurek klej, oraz różnobarwną bibułę, jaką znalazłam i będę potrzebowała kawałek brązowego materiału, ponieważ nie mam brązowej bibuły. Potrzebuję do swojej palmy gałązkę wierzby, której nie mam. Zrobię sobie z gałązki z żywopłotu. Potrzebujemy do tego kawałek brązowego materiału, bądź właśnie brązowej bibuły byłoby najlepiej, oraz patyczki do uszu, z których wytnę baziekotki. Przycinam w ten sposób. Teraz pokażę, jak to łączyć. Żeby zrobić gałązkę wierzbową, przykładam patyczek do mojego materiału bądź bibuły. Przykładam patyczek do uszu, smaruję klejem i owijam materiał w ten sposób, żeby przykryć i gałązkę, i patyczek do ucha. I tak owijając, przykładam kolejną. Hop. Już nie smaruję klejem i owijam dalej. W ten sposób. I tam, gdzie przyłożę ucięty patyczek, tam będę miała kotka. Proszę zobaczyć, jak się układa. Widzicie? Taki bazik kotek. Tak będzie wyglądać moja gałązka wierzby z bagniątkami. Na końcu również sklejam. O! I tak to wygląda. W ten sposób. Do mojej palmy zrobię kwiaty jednego rodzaju. Będą kwiaty różowe z białym środkiem oraz czerwone z żółtym środkiem i pomarańczowe z żółtym środkiem. Moje kwiatki będą różowe, tak jak powiedziałam, czerwone z środkami i potrzebuję wyciąć około 10 cm bibuły, na przykład różowej, i środek miał być biały, więc biorę białą. I teraz tutaj zrobię sobie takiego kwiatka, który będzie miał ładne płatki, i te płatki sobie na przykład zrobię takie. Hop. Będą takie ładne, okrągłe płateczki. O. A środeczek będzie biały i będzie bardziej postrzępiony, ładny. Żeby mój kwiatek nie był taki gruby, jak go będę na końcu wiązała, to wycinam środek kwiatka, jeszcze strzępię tak na dole, żeby był cieńszy. Środek kwiatka robię w ten sposób, że rozwijam to, co pocięłam, i w ten sposób sobie to łączę, marszcząc, żeby ten środek cały się rozkładał. I na przykład tyle mi wystarczy. Ucinam sobie i dołożę do tego na zewnątrz płatki. Czyli rozwijam swoją bibułę, którą również układam dookoła, i marszczę. Marszczę, przykładam płateczki. Ja mam dosyć starą bibułę, taką znalazłam. O, proszę zobaczyć, tak się kwiatuszki ładnie układają. O, tyle mi wystarczy płatków. I teraz tego kwiatuszka muszę przewiązać nitką, żeby się trzymał ładnie. O. I zawiązuję niteczką. Dosyć mocno. O. I to jest mój jeden kwiatek. I wykonam takie kwiatki czerwone i jeszcze takie ciemne różowe. Moje kwiaty jeszcze będą miały zielone elementy
i trawka, którą ozdobię na końcu palmy. Trawkę wykonuję również wycinając kawałek bibuły. I tak jak chcę mieć listki, tak wycinam sobie tutaj. O. Obtoczę tym swojego kwiatka. Otoczę tym swojego kwiatuszka, żeby był element zielony. I tak, to są moje bazie, gałązki wierzbowe. Tutaj mam wszystkie swoje kwiaty. O, tu są moje kwiaty i teraz będę budować swoją palmę. Mam forsycję, mam gałązki z żywopłotu, który miałam obok siebie. Ja to wszystko złożę w jedną całość. Dołożę moje gałązki wierzbowe. Połączyłam swoje pałąki. Teraz je zwiążę sznurkiem. Jak już związałam swoją palmę, będę układać na nie kwiaty, które zrobiłam i będę je przywiązywać sznureczkiem. Mam jedną część już kwiatów i zwiążę je sznurkiem. Jedna część kwiatów już jest przywiązana, teraz dokładam kolejną. Kolejne kwiatuszki, które również zwiążę sznureczkiem. I kolejną warstwę kwiatów. I ile tych kwiatów zrobicie, tyle będzie można przyczepić do palmy, żeby była piękna i strojna. Ja jeszcze końcówkę swojej palmy ozdobię na końcu bibułą, w miejscu, gdzie będę trzymać taką zieloną trawką, która mi została z listków. Robię tyle, ile mam do samego końca praktycznie. Końcówki palmy, gałązek przytnę. Na końcu jeszcze tutaj skleję klejem, żeby się trzymało. Tak udało mi się skończyć moją palmę wielkanocną, która wygląda tak. A Was zapraszam, abyście w komentarzach również pokazali, wstawiali zdjęcia Waszych palm, jak one wyglądają, a może podpytacie swoich rodziców, jak wyglądało niedziela palmowa i robienie palm w ich domach, jak byli małymi dziećmi. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.